Zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze jest jedną z największych szkół województwa dolnośląskiego. 9 lutego 2015 roku otrzymaliśmy nagrody ministra gospodarki oraz ministra edukacji narodowej za rozwój i promowanie szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w zakresie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. W swojej nowej ofercie edukacyjnej proponujemy ciekawe kierunki kształcenia, które zapewnią zdobycie atrakcyjnego zawodu i przygotują do nauki w szkołach wyższych. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze możesz kontynuować naukę w 4-letnim technikum kształcącym w zawodach. Technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, który pozwoli znaleźć pracę w najlepszych hotelach, a także obiektach gastronomicznych. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka wojskowości to kierunek łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności praktycznych, których wymaga służba wojskowa. Technik mechatronik, który przygotuje Cię do projektowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych oraz sterowania urządzeniami. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w Straży Pożarnej, przeciwdziałanie zagrożeniom. To kierunek, który umożliwi Ci rozpoczęcie kariery zawodowej w służbach mundurowych, a w szczególności w Straży Pożarnej. Technik spedytor. Przygotuje Cię do wykonywania pracy związanej z organizowaniem przewozu towarów w kraju i za granicą, organizowania transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego, towarów eksportowanych oraz importowanych. Technik budownictwa. Kierunek przygotuje Cię do wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowania i kontrolowania stanu surowego, robót wykończeniowych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji budowlanej, przetargowej oraz kosztorysów. Na poziomie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodocianych pracowników proponujemy Ci kształcenie w zawodach. Ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz i sprzedawca lub każdy inny zawód w klasie wielozawodowej. Zależy nam, by szkolnictwo zawodowe stało się wśród młodych ludzi po prostu modne. Dlaczego? Ponieważ szkolnictwo zawodowe ma przyszłość, a edukacja innowacyjna, którą proponujemy w ofercie, jest kluczem postępu i gwarancją jakości w szkole. Pamiętajcie, innowacyjny w szkole, innowacyjny w życiu. Uczniowie wiedzę zdobywają nie tylko w świetnie wyposażonych szkolnych pracowniach, ale również u przyszłych pracodawców w krajach Unii Europejskiej. W latach ubiegłych z możliwości wyjazdu na zagraniczne praktyki skorzystało ponad 300 uczniów. Podczas miesięcznego pobytu w Lipsku pracowaliśmy w wielu zakładach gastronomicznych. Nauczyliśmy się różnych technik przygotowania i podawania potraw, uczestniczyliśmy w wielu atrakcjach kulturalnych. Dzięki praktyce zdobyliśmy cenne doświadczenie, zarobiliśmy pieniądze oraz świetnie się bawiliśmy. Gimnazjalisto, i Ty wybierz szkołę z przyszłością. Wybierając Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, wybierasz szkołę, która spełni Twoje oczekiwania. Od wielu lat pielęgnujemy tradycje związane z patronem naszej szkoły, 29. Pułkiem Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego. W 2010 roku nasza szkoła podpisała porozumienie z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa o wzajemnej współpracy, dzięki której każdego roku spotykamy się z żołnierzami zarówno w naszej szkole, jak i jednostce wojskowej. Ze szczegółami oferty edukacyjnej możesz zapoznać się odwiedzając naszą stronę www.zszzo-kg.edu.pl lub w sekretariacie szkoły mieszczącym się przy ulicy Romualda Traugutta 2 w Kamiennej Górze, a także pod numerem telefonu 75 645 0200. Piątek, pierwszy dzień kwietnia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o pożarze w Lubawce. Źródłem pożaru była butla z gazem, która była na wyposażeniu tego sklepu. W konsultacjach w sprawie nowego przedsięwzięcia. To przedsięwzięcie będzie negatywnie wpływać na środowisko, no, zwłaszcza osiedla Krzeszowskiego. Małych gigantach. Targach pracy.
które odbędą się w dniu 6 kwietnia w godzinach od godziny 10 do 14. A na zakończenie zaprosimy Państwa na kabaret w Centrum Kultury. 10 kwietnia, godzina 16, Centrum Kultury, formacja Szatle. Zapraszam. 4 osoby zostały ewakuowane z budynku usługowo-mieszkalnego w Lubawce po tym, jak w sklepie mieszczącym się na parterze wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek. Po godzinie 9 w sklepie odzieżowym mieszczącym się na lubawskim rynku doszło do pożaru. Na miejsce działania zostały wysłane służby ratownicze oraz policja. Miał miejsce pożar sklepu odzieżowego w centrum Lubawki w rynku. Na początku wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście to zdarzenie okazało się mniej groźne. Wypaliło się wszystko, całe wyposażenie sklepu, to co było w sklepie. Na szczęście skończyło się szczęśliwie. Nikt nie doznał obrażeń, pogotowie nikogo nie zabrało. Także ludzie są tylko mocno zdenerwowani. Dostali wsparcie psychiczne, zostali przebadani przez lekarza. Mieszkania wszystkie zostały przejrzane, nikt tutaj nie ucierpiał. Przyczyną zdarzenia był pożar, który powstał najprawdopodobniej od piecyka zasilanego butlą gazową. Źródłem pożaru była butla z gazem, która była na wyposażeniu tego sklepu. I tyle na tą chwilę można powiedzieć. Z budynku niezbędna była ewakuacja wszystkich lokatorów, którzy w czasie zdarzenia w nim przebywali. Tutaj się ewakuowało 4 osoby, które były w tym momencie w obrębie tego sklepu i tych mieszkań, które się nad tym sklepem znajdowały. Wstępne oględziny wskazują, że nie ma tutaj jakichś specjalnych budowlanych uszkodzeń tego budynku. Oczywiście wezwiemy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który to oceni jeszcze fachowym okiem. No na tą chwilę jest wypalona cała powierzchnia sklepu odzieżowego. Jest wyłączony prąd, nie ma tutaj gazu, także sytuacja jest pod kontrolą. Na koniec sezonu grzewczego warto pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem podczas użytkowania sprzętu grzewczego. Przede wszystkim zawsze przy użytkowaniu butli z gazem, propan, butanu należy szczególną ostrożność zachować. Także tutaj bardzo trzeba być ostrożnym, żeby obchodzić się ostrożnie z otwartym ogniem, z temperaturą. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby to zrobić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W gminie Kamienna Góra ma powstać instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego oraz kompozytu mineralno-organicznego. W związku z tym rozpoczęto procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. To przedsięwzięcie będzie negatywnie wpływać na środowisko, zwłaszcza osiedla Krzeszowskiego. Dlatego zależy nam, żeby się tutaj mieszkańcy włączyli w to postępowanie. Przedsięwzięcie będzie miało miejsce niedaleko osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze. W pobliżu osiedla Krzeszowskiego planowane jest przedsięwzięcie pod nazwą instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego zlokalizowana na działce według ewidencji gruntów i budynków numer 130 obręb Ptaszków, gmina Kamienna Góra. Bliżej nam się bardziej ten teren kojarzy, ten obszar z Borównem, ponieważ znajduje się to w pobliżu byłej stacji paliw byłej firmy Chwastek. Przewidywane są negatywne dla środowiska oddziaływania takie jak pył, wycieki substancji płynnych do gleby czy podwyższony hałas w okolicach tego przedsięwzięcia. Będzie tam odbywał się ruch pojazdów, praca maszyn, sprzętu, w związku z tym emisja hałasu, uwalnianie substancji do powietrza, emisja ze spalania paliw. Około jest planowane, że w tym cyklu dziennym około 50 pojazdów będzie tam pracowało. Przepustowość w ciągu godziny ma być przerobione około 80 ton tych odpadów. Rocznie przy jednej zmianie wychodzi na 120 tysięcy ton tych odpadów. Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Wójt Gminy Kamienna Góra prosi mieszkańców o zapoznanie się z dokumentacją dostępną w Urzędzie Gminy Kamienna Góra oraz wyrażenie swojej opinii na ten temat. Uwagi i wnioski można składać pisemnie, osobiście lub drogą elektroniczną w tutejszym urzędzie w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 roku. My musimy zebrać uwagi, protesty czy postulaty konkretne, merytoryczne, które mają być później przez wójta przeanalizowane, ocenione i które mają być materiałem dowodowym
przed wydaniem decyzji, czy mogą być nawet poruszone te kwestie i uwagi na rozprawie administracyjnej. Czyli nam zależy przede wszystkim na uwagach merytorycznych i zaniepokojeniach spisanych, w jaki sposób wyartykułowanych. Nie trzeba, szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam, nie trzeba tego pisemnie składać w urzędzie. Oczywiście taka forma też jest zaakceptowana, jak najbardziej. Wystarczy wysłać maila na adres urzędu, nie trzeba tego maila podpisywać podpisem elektronicznym. Apel do państwa o aktywność i mobilizację w tym zakresie, żebyśmy wszyscy później na siebie nawzajem mogli patrzeć i dalej w spokoju ze sobą współpracować. W środę 30 marca w Domu Kultury w Bolkowie odbył się trzeci festiwal piosenki przedszkolnej. Mali artyści zaprezentowali swoje ulubione piosenki przed licznie zgromadzoną publicznością. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli w gminie Bolków, podzielone na kategorie wiekowe od 3 do 6 lat. Jak na prawdziwy festiwal przystało, 3-osobowe jury oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność oraz interpretację utworu przez małych artystów. Dziękujemy nauczycielkom za piękne przygotowanie młodych artystów. Jest to pierwszy krok do przedstawiania scenografii duszy, jaką stanowi muzyka. Wśród młodych artystów nie widać było tremy, a radość i duma malowała się na twarzach rodziców i opiekunów. Celem imprezy jest promowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności jest to impreza w tej chwili skierowana głównie właśnie dla przedszkoli, czyli tutaj chcemy właśnie wychwycić te najuzdolniejsze dzieci pod względem muzycznym. W każdej kategorii wiekowej wytypowano jednego zwycięzcę. Pierwsze miejsce w kategorii drugiej, czyli 4-latki. No i kochani, na kogo stawialiście? Nie wiecie. To ja wam powiem. Gabrysia Dżyzga. Zapraszamy. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Traktujemy to jako w sumie zabawę, czyli wszyscy, miejmy nadzieję, są zadowoleni i oby tak dalej. Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkich chętnych na targi pracy, które odbędą się 6 kwietnia w hali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Powiatowe targi pracy organizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze w ramach Europejskich Dni Pracodawcy, których celem jest wspieranie współpracy między pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich osób do pracy. W tegorocznych targach będziemy gościć pracodawców z powiatu kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, pracodawców z Czech, z Niemiec, w tym Agencję Pracy Tymczasowej czy Zatrudnienia. Pracodawcy oferować będą zatrudnienie w zawodach? W zawodach budowlanych, w zawodach ślusarza, spawacza, tokarza, szwacza, operatora maszyn, piekarza, pakowacza, drukarza, policjanta, kierowcy kategorii C plus E, D, pomocników mleczarskich, sprzedawcy, również w różnych firmach, różnych branżach pracowników produkcyjnych. Wśród ofert pracy będą również oferty pracy zagranicznej w ramach sieci europejskich ofert pracy. Wśród ofert pracy będą także te zagraniczne w ramach sieci europejskich ofert pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą targów. Na miejscu będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże oraz złożyć swoje dokumenty aplikacyjne. Dla osób bezrobotnych spoza Kamiennej Góry zapewniamy bezpłatny dojazd i z powrotem po targach pracy, który ten dojazd zapewnia sponsor przejazdu PKS Kamienna Góra. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy. Targi pracy odbędą się w środę 6 kwietnia w godzinach od 10 do 14 w hali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Liczymy na państwa udział i serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w powiatowych targach pracy. Już 10 kwietnia formacja Châtelet zaprezentuje swój nowy program pod tytułem Wojna Płci w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Wszystkich lubiących dobry humor oraz skecze na wysokim poziomie serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
Witam Państwa niezwykle serdecznie. Już 10 kwietnia w niedzielę o godzinie 16 rozpocznie się występ kolejnego polskiego znakomitego kabaretu. Formacja Châtelet po raz pierwszy w Kamiennej Górze. Cieszę się bardzo, że wpisują się ten fantastyczny krajobraz ostatnich lat kabaretów, które w Kamiennej Górze i w Centrum Kultury wystąpiły. Mówię tutaj o Neonówce, kabaret Skotów Męczących, kabaret pod Wirwigroszem, Jerzy Kryszak, Andrzej Grabowski, Pan Daniec, czy kabaret Hrabi i inne fantastyczne podmioty artystyczne, które rozśmieszają nas Polaków i nas Kamiennogórzan do łez. Nie inaczej będzie z formacją Châtelet. Formacja Châtelet to kabaret, który no, w tym roku będzie obchodził 20-lecie, czy obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Myślę, że wspólnie po występie w Centrum Kultury zaśpiewamy im wielkie, wielkie 100 lat. Fantastyczne skecze, fantastyczne programy. Przypomnę tylko takie programy jak program 11, program 2, Trójkąty, Fach. Oni tym razem do Kamiennej Góry przyjeżdżają z nowiutkim, świeżutkim programem zatytułowanym Wojna Płci. Ci, którzy obserwują osiągnięcia kabaretu formacji Châtelet, wiedzą dokładnie, że od 2 lat nowy nabytek Basia Tomkowiak dołączyła do Adama i Michała i w trójkę tworzą fantastyczne skecze, które czasami podziwiamy w telewizji. Ci, co byli na koncertach na żywo tego kabaretu, wiedzą, że naprawdę warto. U nas po raz pierwszy w Centrum Kultury 10 kwietnia, godzina 16. Bilety w cenie 35 zł. Podpieszcie się Państwo. Te bilety cały czas Państwo kupujecie. Cieszę się bardzo. Chciałbym, żeby sala się wypełniła, bo klimat będzie cudownie fantastyczny i będzie to wielkie święto dla tych, którzy lubią dobre skecze, dobry humor. 10 kwietnia, godzina 16, Centrum Kultury, formacja Châtelet. Zapraszam. Coś się stało? Twój urok mnie powala. Witaj, władco ciemności. Dziadek. Kamil. Co? Mam pewne obawy o Olkę. Jakie? Czy ona przypadkiem nie eksploduje? W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.